Wyspa King George w Szetlandach Południowych, zwana także Waterloo. Tu znajduje się polska stacja badawcza imienia Henryka Arctowskiego. Antarktyka tworzy w naszej wyobraźni wizję posępnego świata, martwego pod lodem. A przecież antarktyczne lato, od grudnia do marca, mieni się wielu barwami. Jest to świat bogatej fauny, gwałtownych wichrów, burzliwego ruchu wód morskich. Do Zatoki Admiralicji spływają jęzory lodowe, a ich okruchy to jakby białe żagle na niebieskiej toni. Pingwiny pierwsze witają każdego, kto tu przybywa. Są najliczniejsze spośród ptaków Antarktyki, a na King George żyją ich 3 spośród 7 gatunków spotykanych w rejonie bieguna południowego. Tu widzimy pingwiny Adelii. Pisklęta karmi się krylem. Ten maleńki skorupiak, podobny do krewetki, jest jakby głównym ogniwem w łańcuchu pokarmowym, wokół którego splecione są losy wielu zwierząt Antarktyki. Niegdyś stanowił on przede wszystkim pokarm wielorybów. Człowiek jednak niemal wytępił wieloryby w ciągu ubiegłego i na początku obecnego stulecia. Skorzystały na tym właśnie pingwiny, które dzisiaj zjadają więcej kryla niż dawniej wieloryby. Stąd też ich liczebność. Ich wielkim konkurentem staje się teraz człowiek, który sięga po kryla dla pokrycia niedoboru pożywienia. Słonie morskie też zadziwiają mnogością swych stad. Jeszcze nie tak dawno były na granicy wytrzebienia, jak wieloryby. Dziś, podobnie jak wieloryby i inne zwierzęta antarktyczne, znajdują się pod ochroną międzynarodowych konwencji. Antarktyka, obszar współpracy między wielu państwami, stanie się być może wzorem wspólnej ochrony środowiska. Ten człowiek w śnieżnym pejzażu antarktycznego lata to Włodzimierz Puchalski, znany fotografik i autor wielu filmów przyrodniczych. Tym razem przedmiotem jego zainteresowania są słonie morskie.
stada słoni morskich słusznie noszą nazwę haremów. Wielkie i silne samce gromadzą czasem po kilkadziesiąt, a nawet 100 żon. Latem są to jednak dziwne haremy. Samice wypłynęły w morze na żer, by uzupełnić zapasy tłuszczu po długotrwałej głodówce. Wiosną słonie morskie nie odżywiają się, oddane wyłącznie sprawom rozrodu i macierzyństwa. Dziś osamotnione samce polują nocą, a w dzień wylegują się na kamienistych plażach. Ich ospałość jest jednak pozorna. Po prostu pozbawione naturalnego rytmu dobowego w tej szerokości geograficznej, zwierzęta Antarktyki kierują się wyłącznie wewnętrznym zegarem biologicznym. Samce odróżniają się bardzo wyraźnie od samic, nie tylko wagą i wielkością, ale szczególnie naroślą na nosie, która powiększa się w okresie godowym, gdy samce toczą z sobą ciężkie boje. Znów Włodzimierz Puchalski, polujący niestrudzenie na jakiś ciekawy obiekt. Na wyspie King George latem żyje 11 gatunków ptaków. Najliczniejsze pingwiny są na lądzie pokarmem dla innych gatunków. A kolejność jedzenia określa swoista hierarchia. Pierwsze przy stole są wydrzyki skua, najdrapieżniejsze z ptaków Antarktyki. Po wydrzyku zasiada do uczty mewa dominikańska. To, co pozostanie, zjada śmieciarz, siewka antarktyczna, która nie gardzi niczym, nawet odchodami pingwinów karmionych krylem. Dla przyrodnika jest to więc prawdziwe laboratorium obserwacji na żywo. W okresie tak zwanego letniego cielenia się lodowców, obłamy lodu nieraz przygniatają słonie morskie, co daje okazję do szczególnej biesiady, w której także obowiązuje kolejka. Niespokojne antarktyczne morze wyrzuca na brzeg obfitość glonów, skorupiaków, mięczaków. Latem dla nikogo nie zabraknie tu pożywienia. Sygnał, że lato się kończy. Młode pingwiny Papua uczą się pływać. Muszą opanować tę umiejętność przed zimą, żeby móc odpłynąć na północ, gdzie morze nie zamarza. Trzy gatunki pingwinów żyjące na wyspie przypłynęły w różnej kolejności i w różnej też odpłyną. Najdłużej pozostaną pingwiny antarktyczne. Im się jeszcze nie śpieszy. Robi im zdjęcia Włodzimierz Puchalski. V
fauna antarktyczna może się bujnie rozwijać właśnie dlatego, że znajduje się pod ochroną układów międzynarodowych, które ściśle określają bardzo ograniczoną liczbę polowań i niezbędnych odłowów dla badań naukowych. Polska jest jednym z sygnatariuszy i gwarantem tych konwencji. Los wielorybów to groźne ostrzeżenie. Czasem przemykają one samotnie na widnokręgu. Częściej spotyka się ich cmentarzyska. Uchadki, jedyne spośród fok, które mają ucho wystawione na zewnątrz, też zostały niemal wytrzebione dla swych cennych skórek. Dziś ich przybywa. Lato w Antarktyce jest spokojne, w przeciwieństwie do burzliwej wiosny, gdy w okresie godowym krew się nieraz leje. Nie jest to okres prawdziwych walk, tylko igraszek młodzieży. Dziś będące pod ochroną uchadki rozmnażają się szybko. Jest ich w Antarktyce 200 tysięcy, ale zjadają ponad 350 tysięcy ton pokarmu z morza, kryla, głowonogów i ryb. Fauna antarktyczna żyje w bardzo zróżnicowanym środowisku. Petrel przylądkowy gnieździ się w trudno dostępnych skałach. Piskle petrela w chwili niebezpieczeństwa wypluwa na agresora tłustą, cuchnącą ciecz. Petrel olbrzymi zasiedla tereny w pobliżu płaskich, niewysokich wzniesień. Jajo składa w nieosłoniętym dołku skalnym. Ten ptak nie ma wielu wrogów. Sam żeruje głównie na padlinie. Thank you.
Nazwa olbrzymi jest dla petrela uzasadniona. Podobnie nieco do gęsi. Skrzydła ma potężne. Ich rozpiętość sięga ponad 2 metry. Ten świetny lotnik z rodziny rurkonosych jest jednak ciężki, więc startuje jak szybowiec lub lotnia pod wiatr i ze wzniesienia. Nawet tak wyrośnięte piskle petrela zdane jest na długą opiekę rodziców. Oto jeszcze jedno siedlisko. Skalnego oborza i rumowiska upodobała sobie rybitwa antarktyczna. Tu mądrość ewolucji objawia się w barwie jaj i piskląt, tak przystosowanych do skalnego podłoża, że ledwie je można od niego odróżnić. Antarktyczne mchy i porosty tworzą jak gdyby łąki. Przed milionami lat ich zarodniki zawędrowały tu z wiatrem lub pod skrzydłami ptaków. I znów Włodzimierz Puchalski. Tym razem fotografuje gniazdo wydrzyka skuła. Rodzice robią co mogą, żeby odciągnąć go od piskląt. Jest to ostatnie zdjęcie Włodzimierza Puchalskiego. Przypadek sprawił, że niemal symboliczne. Kilka dni później już nie żył. Lato antarktyczne zbliża się ku końcowi. Wielu mieszkańców wyspy King George szykuje się do odpłynięcia lub do odlotu na cieplejszą północ. Surowy pejzaż tej ziemi zachował od wieków swe niezmienione piękno. Ale groźba skażenia zaczyna zagrażać i temu zakątkowi pierwotnej przyrody, będącej rajem dla jej badaczy i miłośników. To też należy uczynić wszystko, żeby ocalić ten świat przed zniszczeniem.